Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym programie W Powiększeniu. A bohaterem dzisiejszego odcinka jest Grzegorz Królikiewicz, jeden z najoryginalniejszych polskich reżyserów filmowych, a także teoretyk kina, no, artysta, do którego jak rzadko kiedy pasuje określenie awangardowy konserwatysta. Żona moja bierze tą winę na siebie, ale ona dlatego bierze to na siebie, bo ona mnie kocha. Tak, ja ją kocham. I kocham swoją zbrodnię, bo to jest moja sprawa. Raz w życiu mogłem mieć coś swojego, bo bez przerwy byłem upokarzany i urodzenie, i wygląd, i ci ludzie, i ci mieszczanie. Brakło mi po prostu metody na to życie. Poznał pan Grzegorza Królikiewicza osobiście właśnie podczas nagrywania tego wywiadu razem z Piotrem Mareckim. Jakim człowiekiem był Grzegorz Królikiewicz, jakim był artystą? To było spotkanie z autentycznym mędrcem. Królikiewicz był z pokolenia reżyserów, którzy doświadczyli jeszcze wojny, którzy pamiętali okres wojenny, którzy wnieśli do kina ogromny ładunek egzystencjalnego doświadczenia na różnych polach. Było to doświadczenie utraty ojca, oficera, który zmarł o flagu i było to doświadczenie dzieciństwa w proletariackiej dzielnicy Piotrkowa i było to doświadczenie też całkowitej zmiany jakby planu na życie, bo Królikiewicz studiował prawo i w pewnym momencie stwierdził, że to prawo może krzywdzić człowieka, prawda? A Grzegorz Królikiewicz zawsze stał za człowiekiem. Stąd jego zainteresowanie sztuką i zainteresowanie kinem. Gdybym mógł określić jednym zdaniem jakby tą podstawę ideową twórczości Królikiewicza, jego życiopisania, to byłoby właśnie to doświadczenie życiowe, które poprzez sztukę otwiera człowieka na duchowość. W tej chwili możemy spojrzeć na dzieło Królikiewicza z lotu ptaka. Jakby widzimy je w całości. Jakiej rangi jest to dzieło? Przede wszystkim to jest, widać wyraźnie, że to jest twórczość bardzo oryginalna, chociaż oczywiście ona korzeniami tkwi gdzieś również w kinie, w wielkim kanonie sztuki filmowej, ponieważ Królikiewicz był znawcą tego kina i czerpał z tego kina, ale z drugiej strony wyprowadził jakby swój oryginalny, twórczy idiom sztuki filmowej. No powiedzieć, że to było, że to był kosmos, prawda, że jego twórczość to jest twórczość giganta, to nic nie powiedzieć, prawda, bo mamy zrealizowane projekty, mamy zrealizowane sztuki filmowe, mamy zrealizowane filmy pełnometrażowe, ale przecież są dziesiątki projektów, które on nie zdążył lub nie mógł zrealizować i one pozostają w formie spisanych scenariuszy, które wydaje mi się, że nadają się do realizacji. No to zanurzmy się z pełną odwagą w to dzieło. Stwórca. Odejmij tylko jedną literę na początku. S. I masz twórca. To jest coś niebywale ekscytującego. To sąsiedztwo dwóch słów, które właśnie wyjaśniają wszystko na temat tego, co artysta, który chce się czuć artystą, nie wstydzi się tego, bo wstyd polega na tym, że się nie sprosta, albo że zhańbiło się tą misję kreowania. No więc wyobrażacie sobie, co to znaczy być tuż po stwórcy twórcą. To jest poczucie wolności, ale to ciekawe, sprzężonej, tak jak w stopach metali, sprzężonej z odpowiedzialnością.
Istnieje bardzo ciekawe napięcie pomiędzy tymi dwoma biegunami, o których tutaj słyszeliśmy, wolnością i odpowiedzialnością. I bywa tak, że ryzykiem awangardy jest pominięcie tego bieguna odpowiedzialności, że awangarda łatwo się przekształca w od jakiejś gry z formą, w rodzaj eksperymentu, laboratorium przeniesionego do sztuki. A przecież sztuka mówi o człowieku. Sztuka podejmuje jakąś rozmowę na temat najistotniejszych spraw. Jak Grzegorzowi Królikiewiczowi udało się uniknąć tego zagrożenia? Ja muszę powiedzieć, że ja mam spojrzenie na twórczość Grzegorza Królikiewicza bardzo subiektywne i myślę, że dalekie od takiej spojrzenia filmoznawcy. Dlatego, ponieważ no ja wielokrotnie spierałem się z nim jako syn i można powiedzieć jako jeden z pierwszych widzów. Również dlatego, ponieważ ukradkiem czytałem scenariusze. Ojciec nie pozwalał na czytanie ich, więc ja wykradałem te scenariusze i między innymi kiedyś wykradłem scenariusz Zabicia ciotki na podstawie Bursy. No i pamiętam, że kiedyś na takiej wewnętrznej kolaudacji, na którą zaprosił też swojego brata, no ja też tam się wślizgnąłem na taki wewnętrzny pokaz, zadał bardzo niebezpieczne pytanie, to znaczy powiedzcie szczerze, co o tym sądzicie. I pamiętam, że wujek Mirek, starszy brat ojca, który był doświadczonym lekarzem, psychiatrą i wielokrotnie też konsultował różne dzieła taty, no zaczął mówić o szeregu niespójności, które zauważył w tym filmie. I pamiętam, że doszło do bardzo trudnej rozmowy, ponieważ ojciec bardzo źle zniósł tą krytykę. Od osoby, można powiedzieć, od najbliższego doradcy. Ja z kolei pamiętam, że byłem bardzo zawiedziony, że wypadło kilka scen. Wtedy jeszcze nie miałem tej świadomości, że czasami najlepszą scenę trzeba wyrzucić, żeby uzyskać pewną spójność dzieła. Ja wspominam ojca jako rzeczywiście generalnie człowieka o jakimś wyjątkowym talencie i przede wszystkim wizji. Z drugiej strony myślę, że był też niezwykle trudnym człowiekiem. No i co myślę, rzadko się o tym mówi, no był pracoholikiem par excellence. Pamiętam takie zdanie mojego ojca, rozmawiał się kiedyś o zdjęciach, tym okresie zdjęciowym. I on rzucił takie hasło, które mnie wtedy zszokowało. To znaczy, że dla reżysera zdjęcia to jest jak dla katolika przystąpienie do komunii. Że to jest pewien rodzaj sakramentu. Notabene oczywiście miałem okazję uczestniczyć w kilku realizacjach też jako członek ekipy. Zdjęcia są też momentem wielu przekroczeń, też tak ekspresyjnych, przekraczania granic. Więc na pewno po takich zdjęciach jest też powód, żeby się wyspowiadać. Więc myślę, że ta wolność na pewno wymaga odpowiedzialności, ale myślę, że też wielokrotnie widząc, jak ojciec narzuca innym zdanie, jak stawia im granice, jak w pewnym sensie zniewala, jak żąda podporządkowania, wielokrotnie mówiłem, słuchaj, jak to jest możliwe, że ty, który jesteś piewcą wolności, potrafisz być tak tyranizować ekipę, otoczenie. I on mówi, słuchaj, no ja jestem spod znaku bliźniąt. I myślę, że wielokrotnie powoływał się na to, że zwłaszcza w sztuce, właśnie nie w prawie, nie w dziedzinie prawa, tylko w sztuce, jest możliwość pogodzenia sprzeczności
czasami sprzeczności logicznych, czasami sprzeczności racji. I myślę, że tego rodzaju dialektyka bardzo mu odpowiadała. Moment, w którym Grzegorz Królikiewicz wszedłby także na arenę artystyczną polskiego kina, to był jednocześnie moment takiego przesilenia politycznego. Odchodził Gomułka, pojawiała się ekipa Moczarowska, Gierka. W jaki sposób Królikiewicz był odbierany przez aparatczyków komunistycznych, przez ludzi, którzy tam w tym momencie też dokonywali przetasowań takich instytucjonalnych? Jak był odbierany przez krytykę? No, po dziś dzień też jest Królikiewicz otoczony taką aurą trochę nieufności, bo w zasadzie zaczął robić filmy w momencie tego przesilenia politycznego, które nastało po 68 roku, prawda? I wielu krytyków miało pretensje, że w tą lukę, która została stworzona w momencie, kiedy bardzo dużo twórców pochodzenia żydowskiego wyjechało z Polski, weszli właśnie tacy twórcy jak Grzegorz Królikiewicz, prawda? Dotyczyło Kazimierza Kuca i oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Jakby przez ten pryzmat patrzono na wszystkich, prawie na wszystkich reżyserów, którzy właśnie stworzyli to nowe kino, prawda? Dostawało się też rzeczywiście prawdziwym twórcom, którzy wnosili do kina, nie tylko polskiego, ale i światowego, rzeczywiście swój wkład. No i takim twórcą był Królikiewicz. Czy pański ojciec miał świadomość swojej wyjątkowości w polskim kinie? Ja myślę, że on od początku już w szkole filmowej po pierwsze był outsiderem, po drugie absolutnie miał świadomość, że właśnie takiej wyjątkowej ekspresji i myślę, że na szczęście, bo kilka razy było krok od wyrzucenia go ze szkoły, jego takim mentorem i duchem opiekuńczym był Antoni Bogdziewicz, który zresztą patronował początkom rozwoju scenariuszowego Na wylot. Ten film początkowo miał być realizowany w zespole Tor. Kiedy Bogdziewicz nieoczekiwanie zmarł, to szansa na zrealizowanie tego filmu zawisła naprawdę na włosku. To początkowo miał być film telewizyjny i rozrósł się do tych 70 kilku minut i stał się filmem kinowym, ponieważ jakby ta ekspresja rozsadziła formę. Natomiast myślę, że na pewno w tym środowisku on też był jednym z liderów, bo trzeba powiedzieć, że to właśnie Królikiewicz był liderem strajku w 68 roku, strajku solidarnościowego wobec bitych studentów i prześladowanych pisarzy. Strajku, który zresztą został w pewnym sensie stłumiony przez samych studentów, bo była taka obawa, że ten strajk doprowadzi do tego, że władze potraktują to jako pretekst do zwolnienia rektora Teplica, co zresztą się i tak stało. Natomiast na pewno miał duży autorytet, no i był taką jednostką, znany był z bojowego charakteru, więc... No tak, na słynnym festiwalu w Krakowie, gdzie właśnie pojawiła się ta nowa fala autorów debiutujących w końcu lat 60. krzyczał: przegryziemy wam gardła, prawda? No tak, ale do starszych kolegów, do Karabasza, do innych. To znaczy, tak naprawdę krzyczał to do swoich wykładowców, właśnie do Karabasza, który wtedy był przecież członkiem partii, luminarzem partyjnym. No bo trzeba pamiętać, że pierwszy film Ojca Mężczyźni, dokumentalny, który miał być jego dyplomem, został zatrzymany, ocenzurowany przez między innymi Kazimierza Karabasza. I było oficjalne pismo do dyrektora WFO, że ten film musi powędrować na półkę i nie zostanie przez szkołę potraktowany jako dyplom. Ojciec doświadczał, zresztą nie tylko ojciec, bo również Tomasz Zygadło, Krzysztof Wojciechowski, Krzysztof Kieślowski, że istnieje pewien establishment filmowy, również w filmie dokumentalnym, który blokuje nową formę i no, panowało takie kino środka. A wiecie, że znaleźli sposób na niedożywienie i bezrobocie? Niech głodni zjedzą bezrobotnych! Thank you.
myśleli o mnie. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, zebraliśmy się na uroczystości likwidacji tej nikomu już niepotrzebnej przychodni tak zwanego zdrowia. Na tym miejscu powstanie nowoczesny, wielofunkcyjny, kryty parking. Niejednokrotnie porównuje się organizm ludzki do mechanizmu. Dlatego musimy zadbać o to, by zmniejszyć zachorowalność naszych samochodów. Idźmy z postępem. Cała ta konferencja, pani profesor, to kiepski kabaret. Niech media się dowiedzą o tym zbyt łaskawym adorowaniu tubylców. Ci tubylcy też płacą podatki. Co się zmieniło po 1989 roku dla Grzegorza Królikiewicza? Ze swoim filmem Sąsiady musiał czekać 18 lat na realizację. Ale nie zapomnijmy, że po 1989 roku ten okres przynosi absolutne arcydzieło, czyli Przypadek Pekosińskiego. Film, który podsumowuje w zasadzie doświadczenie polskiego społeczeństwa, zamkniętego przez Królikiewicza w ciele w kalekiego mistrza szachowego, prawda? Autentycznej postaci, który zresztą sam siebie gra w filmie. Więc ja myślę, zmieniła się rzeczywistość w jakimś sensie, ale Królikiewicz nie zmienił. To był cały czas ten sam Królikiewicz, który zmaga się z rzeczywistością, zmaga się z kinem i chce tworzyć już takie filmy, które będą swego rodzaju podsumowaniem jego twórczości, prawda? Bo Przypadek Pekosińskiego, wydaje mi się, że to jest taki film, który, no Sąsiady również, ale ten Przypadek Pekosińskiego to jest taki film, który zbiera te wszystkie dokonania na polu sztuki filmowej Królikiewicza, a jednocześnie być może jest najpełniejszym głosem ukazującym tą sytuację społeczeństwa polskiego w czasie zniewolenia komunistycznego, no i w czasie przesilenia oczywiście. To był moment takiego triumfu, bo film został doceniony, dostał wiele nagród i rzeczywiście spotkał się z ogromnym uznaniem i środowiska filmowego i krytyki. A co z Sąsiadami? Dlaczego tak długo czekał na możliwość realizacji tego filmu? Ja myślę, że przede wszystkim trzeba powiedzieć, że przez całe lata 70. i potem realizując filmy w latach 80. ojciec miał kontakt z wybitnymi reżyserami, którzy pełnili funkcję kierowników zespołów filmowych i byli po prostu znakomitymi też producentami, którzy dla ojca też byli takimi, to nie były osoby, które on mógłby jakby zignorować, to byli silni partnerzy. Tak naprawdę to, że powstały Sąsiady, to zawdzięcza swojej współpracy z Jerzym Kapuścińskim, z którym my się politycznie był po zupełnie odmiennych biegunach, ale artystycznie panowie się bardzo dobrze rozumieli. Kapuściński wielokrotnie dawał szansę Królikiewiczowi realizowania rzeczy w programie drugim Telewizji Polskiej i w pewnym momencie ojciec poszedł do studia kadr, kiedy Kapuściński został szefem studia kadr i powiedział, że zróbmy to razem, a wiem, że Jerzy Kapuściński powiedział: panie Grzegorzu, jeśli ja mam się w to zaangażować, to ja będę producentem, a pan niech się zajmie reżyserowaniem. I właściwie dzięki Kapuścińskiemu myślę, że Jerzy Kapuściński był jednak takim producentem i admiratorem twórczości Grzegorza Królikiewicza, bardzo lojalnym. I dzięki niemu ten film powstał. Co znaczy być reżyserem? To pytanie zarówno o warsztat, jak i o filozofię twórczą. Jak zostałem reżyserem? Ja myślę, że wiele rzeczy o tym zadecydowało, także te, które są nieuświadomione we mnie, ale ja wyłowię tylko, tak jak się wyławia na przykład węgorza, ale tylko trochę, bo już jest sufit i nie można tego ciągnąć wzwyż. Otóż takim wyciągniętą miarą potroszę tego, to są sny.
To są sny. To jest jedna z największych tajemnic. Prawdopodobnie dotyczy ona ilości wymiarów, które nasze istnienie ma do dyspozycji. Na razie się mówi o czterech, ale kto wie, na którym piętrze, czy w jakim wymiarze lokuje się to, co nazywa się marzeniem sennym. Tak bardzo literacko to jest nazwane, marzenie senne. Otóż ta sprawa jest bardzo zasadnicza, dlatego że my jej nie kontrolujemy. Tak jak nie kontrolujemy nigdy momentu, sekundy, ułamku, sekundy, kiedy zasypiasz. Nie wierzę już o tym. Druga sfera to jest czas i miejsce urodzenia. Co to jest? Co to jest za terytorium, za czasoprzestrzeń? No to jest kataklizm. Jestem dzieckiem kataklizmu, dzieckiem wojny. Miałem 3 miesiące, kiedy rozpoczęło się coś najstraszniejszego w życiu mojego narodu, całej ojczyzny mojej, tego terytorium, mojej rodziny, która została przewrócona do góry nogami. Mój tata nie wrócił z wojny, zginął. Był to człowiek rewelacyjnie inteligentny, człowiek czynu zarazem. Był nauczycielem gimnazjum, a w Oflagu odbył następne swoje studia nieformalne. Jakby studia podyplomowe, ale jakie? Ucząc w tajnym Uniwersytecie w Oldenbergu filozofii antycznej, socjologii, tych, których te studia tajne miały być po wojnie nostryfikowane. I to jest moim dziedzictwem. To jest moja ziemia, która jest ciągle polewana, użyźniana mitem ojca, mitem obecności ducha mojego ojca. I tak bym w komplecie uformował te trzy strefy, filary tego, co mógłbym nazwać tą podstawą mojego życia. Do legendy w środowisku filmowym przeszła surowość Grzegorza Królikiewicza jako wykładowcy, jako reżysera. No ale odkładając trochę anegdotę na bok, można zapytać, jaki to był styl pracy, zarówno na planie filmowym, jak i wobec studentów? Realizując na przykład Epitafia Polskie, po 10 godzinach pracy ojciec włączał tryb turbo, kiedy jego młodzi operatorzy kamer musieli naprawdę wziąć głęboki oddech, żeby jakby go dogonić. Mając już blisko 70, robił film Sąsiady. Przemierzył kilometry po stromych schodach góra-dół. Wtedy robił, pamiętam, że Krzysiek Ptak, który był o 20 lat od niego młodszy, mówił: Grzesiu, zwolnij, bo nie nadążamy. Rzeczywiście miał takie powiedzenie, że ciało nadąża za duchem. No i to daje miarę tego stylu. Posłuchajmy, jak jeszcze jego współpracownicy wspominają te prace. Pamiętam Grzegorza, kiedy on przyniósł mi scenariusz na wylot. Ja to czytam, mówię, ja mówię, jeszcze Grzesiu, schowaj to. Scena w sądzie, co żeś tam powymyślał, te dialogi. To nie, niepotrzebne. Żeby osiągnąć pewną wiarygodność i prawdę dokumentalną tego bohatera, wiesz co, włączysz kamerę i będziesz mi zadawał pytania, jako Maliszowi. Kręciliśmy kilka godzin w sądzie te sceny, zarówno z Maliszową, jak i ze mną. I wtedy na gorąco byłem autorem tego. I on był takim reżyserem wybitnym, że pozwolił mi na to. I wtedy mogłem się wyspowiadać przed tą kamerą, tak jak w tej chwili do Państwa mówię. Wyspowiadać się, dlaczego zabiłem, dlaczego takie życie. Ponadto jeszcze chcę powiedzieć, że losy Grzegorza Królikiewicza i losy Franciszka Trzeciaka jako dwóch przyjaciół, to był nasz debiut. Nasze losy były podobne. On strasznie chciał robić filmy fabularne i go nie dopuszczano. Ja strasznie chciałem grać główne role w teatrze, nie halabardzistów. I mnie nie dopuszczano. I myśmy się razem to utożsamiali. Królik, że tak powiem, jak mówiłem na niego, nie mógł robić
fabuły, ciągle chodził, odrzucali go, wyganiali go z telewizji, z tego. W końcu dostał ten debiut. Ja patrzyłem na to, co działo się na planie w tej współpracy reżysera z aktorami, jak na nieustanną próbę Grzegorza Królikiewicza dochodzenia do prawdy w aktorach, do takiej psychologicznej wiarygodności w interpretacji aktorskich. I robił to oczywiście tak jak pewnie każdy reżyser, rozmową o postaci, ale jednocześnie wstawiał aktorów w sytuacjach, które można by nazwać koanem, czyli taką próbą poczynioną lub nie przez aktora, próbą wyjścia poza ramy swojego umysłu. Wszyscy przebywamy w swoich rutynowych konstrukcjach myślowych i rzadko kogo stać na to, żeby rozewrzeć tą skorupę taką informacyjną, w której się obracamy i wyjść do czegoś więcej. Zamierzaliśmy nakręcić 3 filmy z takim bohaterem jak ja. Pierwszy film był Na wylot, drugi film był Wieczne pretensje, trzeci film Tańczący jastrząb. To stanowi pewną klamrę, taki bohater z dołów, który chce być kimś, który przedziera się przez to społeczeństwo. Te 3 filmy są bez pudła. Dla mnie Królik jest genialny. To jest najlepszy polski reżyser. Pełen kontrowersji, pełen niezgody, pełen awanturnik, ale awanturnik w tym dobrym znaczeniu. Robiliśmy kilka widowisk telewizyjnych. Na przykład Faust Goethego. Faust. Gdzie Królikiewicz dał mi rolę Mefistofelesa. Łączyła nas wiara, głęboka wiara. Wiara w Boga. Bo dzisiaj mnie to denerwuje. Trzymamy za ciebie kciuki. Kciuki. Zamiast powiedzieć, pomodlę się za ciebie. Co to szkodzi? Jakie kciuki? Możemy się kłócić, musimy się różnić. Ale i kochać się w tym wszystkim. Rozumieć, porozumienie. Podobno zdawał pan do szkoły filmowej, że tak powiem, w tajemnicy przed ojcem. Nie wiem, czy to jest prawda. Ojciec zawsze mnie próbował zniechęcić do zdawania na reżyserię. Kiedyś powiedział mi, że... A wykładał wtedy i w Łodzi, i w Katowicach. Dlaczego? On powiedział, że najgorszą rzeczą są zmanierowani synowie wybitnych reżyserów, którzy sadzą się na artystów. W związku z tym ja zdawałem na produkcję. Ja tak naprawdę miałem nadzieję na wejście do zawodu reżysera Kuchennymi drzwiami i trochę miałem poczucie, że po pierwsze nie mogę tego zrobić pod nazwiskiem Królikiewicz, po drugie jako reżyser i stąd używam rodowego zresztą nazwiska Raginis. A po drugie, no przez lata, przez 10 lat byłem kierownikiem produkcji, również robiąc dokumenty i widowiska artystyczne z Grzegorzem Królikiewiczem i jak mówią, jeśli ktoś przeszedł 26 LO w Łodzi, to wszystko przetrwa, albo jeśli ktoś współpracował z Grzegorzem Królikiewiczem i to przetrwa wszystko i myślę, że bardzo dużo się nauczyłem. W jakich okolicznościach zaczęła się pańska współpraca z ojcem na planie filmowym i w teatrze? To znaczy ja zacząłem przede wszystkim od robienia filmów dokumentalnych jako kierownik produkcji. No, to była jakaś sytuacja no, firmy rodzinnej, prawda, zupełnie naturalna. Natomiast był taki moment, kiedy robiliśmy film, a potem nazwali go Bandytą. Tak, to była taka sytuacja, w której ja montowałem ten film i w pewnym momencie jakoś strasznie się pokłóciliśmy i obiecaliśmy sobie, że już nigdy, ale to nigdy nie spotkamy się zawodowo. Ale faktem jest, że po sąsiadach, kiedy ja byłem na planie z kamerą making-offową, i ojciec się potem ciężko rozchorował, także nie mógł dojechać na premierę swojego filmu w Warszawie. Ja pierwszy raz zobaczyłem ojca, że on siedzi przed telewizorem
i on kompletnie nic nie pisze. I to był dla mnie taki szok, bo zawsze widziałem go pracującego. No i zacząłem wyciągać te scenariusze, które kiedyś wykradałem mu z szafy. I mówiłem, słuchaj, coś porozmawiajmy i tak dalej. Zaczęliśmy wspólnie pisać Tajnego agenta. Potem wróciliśmy do scenariusza Samuel Zborowski. Potem Teatr Telewizji poprosił mnie o mediację, bo bali się rozmawiać bezpośrednio z mistrzem. Ewa Lacroix mnie poprosiła, żebym jakoś wytłumaczył, że ten spektakl powinien być może mniej hermetyczny, a ja jakby zaproponowałem szereg zmian i ojciec skrzyczał mnie i powiedział, jak jesteś taki mądry, to sam napisz. No i właśnie ostatnią pracą reżyserską Grzegorza Królikiewicza, która jest zarazem pańską pracą reżyserską, tak się losy panów splotły, była Inspekcja. Ten spektakl, przyznajmy, to jest bombą podłożoną pod gmach III Rzeczpospolitej. Opowiada o korzeniach PRL-u, o Polsce po II wojnie światowej. Ale Grzegorz Królikiewicz zmarł w pierwszych dniach realizacji tego przedstawienia i stanął pan wówczas przed trudnym wyzwaniem. Kontynuować tę pracę, wejść w buty, by także swojego ojca, czy zacząć inaczej, zupełnie autorsko. Co pan postanowił? No, po pierwszym szoku wiadomo było, że w każdym razie Ewa Lacroix, która kiedyś mnie prosiła właśnie o mediację, o to, żeby jeszcze raz przepracować scenariusz, skłonić ojca. De facto zaczęliśmy to pisać na nowo, pojawiły się nowe postacie. Zrobiłem taką kwerendę, ja jestem z wykształcenia historykiem, więc sięgnąłem jakby do źródeł, do opracowań. No i Ewa Lacroix zaproponowała mi to i powiedziała, Jacek, ale jeśli to ma się udać, to nie może być spektakl Grzegorza Królikiewicza, musisz to zrobić po swojemu. A ja przyznam, wychowany w domu, gdzie była fascynacja Buñuelem, Godardem, Bressonem i tak dalej, ja jestem człowiekiem zupełnie innym bajki. Ja jestem wychowany na kinie Nowej Przygody, na Coppoli, na Spielbergu, na kinie amerykańskim tak naprawdę. I myślę, że ten film, ten spektakl Inspekcja, on tak naprawdę bardzo mocno jest. To jest tak naprawdę taki thriller władzy. No, według amerykańskich wzorców dramaturgicznych trochę nakręcony. A z drugiej strony, no, myślę, że to jest taki ukłon wobec widowisk historycznych, pierwszych widowisk historycznych Grzegorza Królikiewicza. Bo myślę, że w tej rozmowie ja na przykład widzę proces Giordano Bruno, prawda? Czy cztery wyprawy do Indii ojca z początku lat 70. Naprawdę pan tego nie rozumie? Czy nie chce zrozumieć? Że tej dawnej polskiej armii już nie ma. Wasi wodzowie już nic nie znaczą. A pan? Generał bez munduru? Komu potrzebny? Komu? A tutaj ma pan swoich żołnierzy. 10 000 polskich oficerów. I ma pan wśród nich autorytet? Należy pan do elit? No być może. Należy do elity, ale do polskiej. Gdybym przyjął pańską propozycję, oznaczałoby to akces do elity sowieckiej. A wtedy przestałbym być Polakiem. Nawet mówiąc w tym samym języku, co teraz. Ale dla mnie też niemożliwe. Nie interesuje mnie taka forma niebytu.
Widzę, że jesteśmy, mówiąc o tym spektaklu, na tropie takiej niezwykłej konsekwencji w dziele Kulikiewicza, bo jego pierwszy film dyplomowy, Wierność, z 1969 roku, właściwie dotyczy bardzo podobnego tematu. Tematu wierności sobie, wierności ojczyźnie, wierności w jakimś sensie przegranej sprawie. On bardzo mocno liczył na to, że jednak dojdzie do realizacji wielkiego dzieła, które miało być jego opus magnum, właśnie o Samuelu Zborowskim i Janie Zamoyskim. I to ten scenariusz ciągle czeka na realizację. Ja też jestem jego współautorem. I myślę, że to miało być rzeczywiście takie spełnienie też tego pytania o wolność i odpowiedzialność, bo Samuel Zborowski jest właśnie tym ikoną wolności bez granic. Zamoyski jest tą ikoną odpowiedzialności. Natomiast myślę, że na pewno jakby to powiedzieć, my realizując zdjęcia, różnie to bywa na planach filmowych, ekipy gadają, no, że jest problem z dyscypliną i tak dalej. Naprawdę mieliśmy takie wrażenie, że mentor jest na planie, chociaż niewidzialny. Zresztą w ekipie było mnóstwo byłych studentów ojca. Więc atmosfera była bardzo, bardzo szczególna i w tym znaczeniu rzeczywiście ten spektakl jest ukoronowaniem tego wywodu który, historiozoficznego, historycznego, który ojciec przez lata formułował w tych widowiskach historycznych, które dzisiaj są w sumie najmniej znane, myślę. Historiozofia, pytanie o sens historii, także tej partykularnej, nie tylko historii, ale może przede wszystkim tej naszej, polskiej historii, jest kluczowe dla Grzegorza Królikiewicza. I nie stronią panowie od tego pytania także w tej książce. Królikiewicz mówi tam tak. Czy nie należy upatrywać szansy na wyjście z kryzysu współczesnego artysty w patrzeniu na historię w sposób odkrywczy, inny, że to niekoniecznie minęło, ale żyje, jest czymś obecnym? Co właściwie znaczą te słowa? Paradoksalnie przeszłość była dla Kulikiewicza czymś jak najbardziej współczesnym, prawda? Że jakby na dwóch poziomach, to znaczy historia stanowiła dla niego niewyczerpane źródło inspiracji, tematów, które chciał zrealizować, tą narrację swoją tworzył na temat historii Polski, ale też no, nie zapominajmy, że sięgał po teksty historyczne związane z historią powszechną, prawda? No, przecież tajną historię Mongołów zrobił w formie teatru telewizji, który zresztą został zniszczony przez cenzurę, ponieważ wyjaśniała techniki funkcjonowania państwa, jakim był PRL na przykład, czy w ogóle Sowiety. Natomiast, czyli ten rezerwuar tematów niezwykłych, które też gdzieś głębiej sięgają, ponieważ rozumienie twórczości Kulikiewicza, no, to jest rozumienie stałego jakby wchodzenia w taką przestrzeń archetypów i mitów. Historia dla Kulikiewicza nie była tylko czymś takim rezerwuarem atrakcyjnych tematów do robienia filmów historycznych o przeszłości sensu stricto, tylko Kulikiewicz doskonale wiedział, że nie ma różnicy między historią a teraźniejszością, bo my tworzymy historię, prawda? I teraz to jest proces, jedno z drugiego wychodzi, prawda? Jeżeli robił Kulikiewicz, rozpoczął tworzenie, które Jacek skończył, czyli film Inspekcja, to on dobrze wiedział, że te zagrożenia, z którymi się stykali polscy oficerowie i polskie społeczeństwo w 1939-1940 roku, one się znowu objawiają, prawda? I objawią się w pełnej rozciągłości. W swojej książce o Samuelu Zborowskim Jarosław Marek Rymkiewicz, którego Grzegorz Kulikiewicz bardzo cenił, postawił tezę, że taką istotą polskiej historii jest obrona wolności, że wolność jest tą wartością, która także konstytuuje tożsamość historyczną Polaków. Co o tym sądził Grzegorz Królikiewicz? Wychował się bez ojca, więc był takim człowiekiem, który zawsze miał problem z autorytetem i zawsze miał problem
też z podporządkowaniem się stadu. I myślę, że w PRL-u był outsiderem i buntownikiem, zresztą już od Na Wylot i od Wiecznych Pretensji, ale myślę, że na przykład w relacjach z hierarchią kościelną też wielokrotnie dawał dowody przekory. Chociaż wiele widowisk historycznych zrealizował w bardzo bliskiej współpracy z polskim episkopatem. To był taki artysta, który też bardzo, i człowiek, który też bardzo był wyczulony na różnego rodzaju formy totalitaryzmu czy takiego środowiskowego przymusu, z którym on się też spotykał. I zresztą i dlatego myślę, że to jest chyba główne jego przesłanie, to znaczy, że rolą artysty jest walczyć o jakąś suwerenność swoją, a z drugiej strony myślę, że wśród polskich artystów był takim w gruncie rzeczy z ducha jednym z takich najbardziej wyrazistych takich artystów antytotalitarnych. Oczywiście jest konsekwencja, nigdy nie należał do partii komunistycznej, nigdy nie przyjął żadnej propozycji politycznej, więc to jest, próbował, no trochę był samotnym wilkiem, który próbował prowadzić swoją osobistą grę. Jeszcze na chwilę pozostańmy przy pytaniu o historię. Po premierze drugiego filmu Wieczne Pretensje Grzegorza Królikiewicza trafił on na tak zwany indeks. Oznaczało to ni mniej, ni więcej, że przez pewien czas Grzegorz Królikiewicz nie będzie mógł realizować swoich filmów dla publiczności w kinach. Jak sobie poradził w tej sytuacji Grzegorz Królikiewicz? Otóż udał się do telewizji, której ten zakaz nie obowiązywał. I tam zaczął swoje drugie życie. Zaczął życie, można powiedzieć, zupełnie innego twórcy. O ile filmy kinowe w zasadzie trafiały tak naprawdę do garstki ludzi i krytyków, to widowiska, wielkie widowiska historyczne, które realizował w telewizji, no, trafiały do milionów. Zaczęło się niewinnie, to znaczy zaczęło się jeszcze od takiego teatru telewizji zrealizowanego w łódzkim ośrodku Cztery wielkie wyprawy do Indii o Krzysztofie Kolumbie. Ale później, kiedy Grzegorz Królikiewicz zaczął robić swoje wielkie widowiska o Galu Anonimie, o teatr o 3 maja, który okazał się w końcu dotknięciem teatru i tematu, który przez lata był zakazany przez władze komunistyczne. A Królikiewicz, jak to w swoim stylu zrobił, fantastyczny happening. To nie była jakaś lektura szkolna, tylko okazało się, że w murach odbudowującego się Pałacu Królewskiego Królikiewicz przebiera najważniejszych polskich aktorów i odgrywa te same sceny. Później przyszedł szereg innych wielkich widowisk, bo to już nie były teatry telewizji, tylko to były widowiska właśnie. Takim zwieńczeniem tego cyklu był film Klejnot Wolnego Sumienia, który już powstał dla publiczności kinowej w chwili, kiedy Królikiewicz mógł wrócić właśnie do tych realizacji typowo filmowych. Cóż można powiedzieć, że zostało z tego wielkiego projektu? Tutaj suma, bym powiedział, jest bardzo przykra. To znaczy część z tych widowisk niestety w archiwum TVP zaginęła. Być może została zniszczona. Chociażby taki legendarne przedstawienie teatr Tajna Historia Mongołów, a większość z nich jest niezdigitalizowana, nieznana i niepuszczana. W związku z tym można powiedzieć, że ten wielki projekt Grzegorza Królikiewicza czeka na odkrycie. Grzegorz Królikiewicz był reżyserem, którego cechowała ogromna samoświadomość artystyczna. Stworzył własną teorię kina. Na czym ona polegała? Przede wszystkim właśnie na poszerzeniu pola wolności. Jeżeli mówimy o Królikiewiczu jako o konserwatywnym awangardziście, to trzeba się zastanowić nad tym, czym jest, jaka jest istota awangardy. Istotą awangardy jest właśnie takie stosowanie środków artystycznego wyrazu, w tym przypadku filmowego wyrazu, żeby to pole
wolności, po pole ekspresji poszerzać w sposób maksymalny. A tak naprawdę istotą awangardy jest to, by zatrzeć granicę w zasadzie między kreatorem, między reżyserem, między artystą a odbiorcą, żeby odbiorca zostawał wpuszczony jakby przez reżysera do jego podwórka, na jego pole i żeby współtworzył dzieło. I cała twórczość Królikiewicza to było właśnie to poszerzanie pola wolności ekspresji twórczej. Od na wylot, gdzie mieliśmy zastosowanie przestrzeni poza kadrem. Cała scena zbrodni dokonywana przez Maliszów była wyrzucona poza kadr, prawda? Coś, co dzisiaj jest wykorzystywane, ten zabieg jest wykorzystywany przez wielkich reżyserów światowych, od Azji po Europę. Ale mamy na przykład też Tańczącego Jastrzębia, prawda? Gdzie z kolei świat ulega takiemu montażowemu poszatkowaniu i widz musi go złożyć. Czy Zabicie ciotki, gdzie mamy też taką konstrukcję specyficzną, właśnie otwierającą się na inwencję twórczą odbiorcy. I przypadek Pekosińskiego, gdzie zostaje zatarta w ogóle granica między dokumentem w zasadzie a kinem kreacyjnym. Ale co jest ważne, że to poszerzenie wolności twórczej, które, bo Królikiewicz miał taki system, że tworzył teorię i później tą teorię wprowadzał w czyn, gdzie mógł i kiedy mógł, bo zostały pisma przecież Grzegorza Królikiewicza z pewnymi postulatami twórczymi, które jeszcze czekają na realizację. Natomiast najważniejsze jest to, bo tu jest jakby istota, konserwatywny awangardzista, to znaczy to poszerzenie wolności nie miało na celu wprowadzenie chaosu czy uwolnienie człowieka od odpowiedzialności, tego widza odpowiedzialności. Nie. On musiał się poczuć wolny, ale ta wolność musiała mu objawić jakiś wyższy cel. Był też, jak już słychać z pańskiej wypowiedzi, nowatorem w sferze obrazu. Grzegorza Królikiewicza obraz i praca kamery odgrywało niezwykle ważną rolę. No, takim klasycznym przykładem jest jego debiutancki film Na wylot 1973 roku, w którym posłużył się metodą dwóch rytmów. Znaczy, autorem zdjęć był Bogdan Dziworski, natomiast Królikiewicz postanowił obok kamery z ręki, kamery rozchwianej, wprowadzić drugiego operatora, który był Zdzisław Kaczmarek, który był człowiekiem precyzyjnym. Kamera była ustawiona na statywie i po prostu wyłapywał poszczególne sytuacje. Najlepiej to zobaczyć na przykładzie sceny otwierającej film Sceny na Melinie, no, niezwykle sugestywnej, paradokumentalnej sceny, w której rozgrywała się prawdziwa meliniarska zabawa. Lała się woda, latały śledzie, a wśród statystów byli prawdziwi mordercy. Drugim przykładem może być scena, w której kamerę prowadził Bogdan Dziworski. To jest scena poszukiwania pracy przez Malisza. Jedna z najpiękniejszych scen w historii kina polskiego, nakręcona w jednym długim ujęciu. Jak to było możliwe, żeby wówczas nakręcić film w jednym ujęciu? No, pamiętajmy, że wówczas nie było steadicamów, nie było różnego rodzaju urządzeń, które powodowały, że można tą kamerę płynnie operować. W związku z tym Bogdan Dziworski wpadł na pomysł, który, no, jak się chwali, ukradł od jednego ze swoich mistrzów, odrysował go, przekupując go soczkami, rodzaj kolby, która powodowała, że kamera była prowadzona z ręki, natomiast miała naturalny rytm kroków bohatera. Kamera na wylot była czymś niezwykle ważnym, ponieważ ona miała również odzwierciedlać stan emocjonalny bohatera. To znaczy, Królikiewicz odwoływał się do niemieckiego ekspresjonizmu, do słynnego gabinetu doktora Caligari, czyli pokazywał, że to, co jest wewnątrz bohatera, również znajduje swoje odzwierciedlenie na zewnątrz. To znaczy, chciał uzyskać bardzo mocne kontrasty barwne. Do tego
sama taśma. Było to kręcone na NRD-owskiej taśmie Orwo, ale potraktowanej w bardzo specyficzny sposób. Bogdan Dziworski z Kulikiewiczem wpadli na pomysł, żeby użyć oświetlenia jarzeniowego, które w tej chwili jest pewnym standardem, a wówczas było jakimś szalonym pomysłem. Czemu miało to służyć? Miało to służyć stworzeniu świata przedwojennego, to znaczy oddaniu pewnej atmosfery również w samym kadrze i kolorów, których współczesna taśma nie była w stanie w taki tradycyjny sposób odzwierciedlić. No, zupełnie inna historia i zupełnie inna koncepcja na obraz i na to, w jaki sposób wykorzystać pewne technologiczne innowacje, nastąpił w filmie Tańczący Jastrząb, do którego zdjęcia robił przyszły laureat Oscara Zbigniew Rybczyński. Dwa rytmy kamery miały odzwierciedlać przemiany, które następowały w bohaterze. No, pomysły Rybczyńskiego były absolutnie szalone. On, rozpoczynając zdjęcia z Królikiewiczem, stwierdził, że jeżeli ma robić ten film, to w tym filmie mają się znaleźć jego wynalazki. I przez 2 miesiące pracował w wytwórni filmów fabularnych w Łodzi nad różnego rodzaju szalonymi wynalazkami, które miały na przykład pokazać subiektywizację bohatera albo subiektywizację w ogóle świata wokół niego. O co chodzi? Na przykład był pomysł, żeby kamerę umieścić jakby w lecącym pocisku, w takim point of view, który widzimy po wystrzeleniu przez niemieckiego snajpera. Kamera miała być przymocowana do gąsienic czołgu niemieckiego, który gdzieś tam jechał. W filmie jest też scena, która weszła i którą udało się zrealizować, a mianowicie kamera przyczepiona do rozdrażnionego byka, który reaguje po prostu wierzganiem, uciekaniem, jakąś furią i wraz z nim ten rytm jego zdenerwowania przenosi się na kamerę, która została zamontowana na takim specjalnym siodle. Emblematyczna jest również scena, w której Michał Toporny przegląda się w lustrze, ale to odbicie jest niesynchroniczne, to znaczy on do końca nie wie, kim jest, a coś, co powinno być obiektywnym odbiciem, tak naprawdę zupełnie go nie słucha. Na czym zatem polega innowacyjność formalna filmów Grzegorza Królikiewicza? Na zacieraniu granic przede wszystkim formalnych. Ten wieczny eksperyment. Królikiewicz był być może jednym z niewielu twórców kina polskiego, który miał śmiałość, nawet ryzykując pewną nieczytelność w pierwszym oglądzie filmów, miał śmiałość wchodzenia z kinem fabularnym na tereny, które były zarezerwowane prawie wyłącznie dla tak zwanego kina artystycznego, takiego kina eksperymentu, kina sztuki awangardowej. To, że angażował do współpracy na planach swoich filmów najwybitniejszych właśnie twórców sztuki nowoczesnej, Werpechowskiego na przykład, czy Rybczyński robił przecież z nim zdjęcia do Tańczącego Jastrzębia. Tam, gdzie trzeba było opowiedzieć jakiś temat, to Królikiewicz sięgał po narzędzia, sięgał po środki, które były adekwatne do opowiedzenia, do dotarcia do istoty tego zjawiska. I nieważne było, czy to był film dokumentalny, czy to był konwencjonalny film kreacyjny, czy to były właśnie rozwiązania charakterystyczne dla nawet wideoartu chociażby, prawda? Ważne, żeby dotrzeć tymi metodami nowatorskimi, opartymi na, czy wywiedzionymi niekoniecznie z pola sensu stricte kinematograficznego, żeby dotrzeć właśnie z tymi środkami do istoty zjawiska, o którym dany film miał opowiadać. Awangardowy konserwatyzm to jest idea, to jest postulat i stąd mój postulat, żeby pojąć zasady myślenia konserwatywnego, to znaczy pewnych wartości, które są uniwersalne i niezbywalne, takie jak cokolwiek biorą, czy sprawy historyczne, czy sprawy moralne, etyczne, czy nawet estetyczne. Po prostu te rzeczy są trwałe. I dać im impuls
do działania awangardowego. Artysta awangardowy to jest taki, który jest naprawdę wolny, który jest twórczy, który jest niezależny, wolny, który idzie do przodu właśnie impetem twórczym. Uważam, że to jest zadanie bardzo trudne, ponieważ są to dwie rzeczy sprzeczne, konserwatyzm i awangardowy. To się samo nie daje skleić. To musi pokazać ktoś, kto jest, jak to się mówi, poza uwikłaniami w te wszystkie ideologie durnowate, te wszystkie genderyzmy i tym podobne sprawy, kto jest wolny. Czy Grzegorz był konserwatystą awangardowym? W tym sensie można powiedzieć tak. Tutaj myśmy się porozumiewali. Jakie filmy, jakie przedstawienia teatralne Grzegorza Królikiewicza chcielibyście panowie polecić naszym widzom, panie profesorze? No zacząć trzeba oczywiście od Na wylot, czyli Kamienia milowego, tak dla twórczości Królikiewicza, jak i dla w zasadzie całej polskiej kinematografii. Film, który jak był pokazywany w Cannes, to krytycy zachodni nazwali go, że jest bardziej bressonowski niż sam Bresson, prawda? Film, który no po dziś dzień jest dziełem bez dwóch zdań wstrząsającym. Również dzięki zdjęciom Bogdana Dziworskiego. Oczywiście, że tak. I dzięki wspaniałej roli chociażby Trzeciaka, który później zagrał w wielu filmach mistrza. Natomiast co jest w tym filmie istotne, że ja powiem tak prosto, że to jest film, który oczywiście rozgrywa się w czasach II Rzeczpospolitej, pokazuje właśnie upodlenie i wyjście z tego upodlenia, ale to jest film, który mógłby zostać zrealizowany dzisiaj. Ja mam taką w cudzysłowie świętą trylogię Królikiewicza, to jest właśnie Na wylot, to jest Tańczący Jastrząb i to jest Przypadek Pokosińskiego, ale bardzo cenię i bardzo się cieszę, że będzie ten film odnowiony cyfrowo. Bardzo cenię Fort 13, bo to jest najbardziej radykalny z filmów Królikiewicza, chociaż film historyczny. Prawie cała połowa filmu rozgrywa się w ciemności, prawda? I my musimy, właściwie siedzimy w celi między z dwoma bohaterami, polskimi patriotami. To jest coś, co jest godne polecenia widzom, bo wystawia tych widzów jakby na pewną próbę. Ale jeżeli tą próbę przejdą, to rzeczywiście doświadczą w pełni tego artyzmu Królikiewicza. Panie Jacku. Ja muszę powiedzieć, że jednym z ulubionych filmów Grzegorza Królikiewicza jest film Nie płacz, o młodych chłopakach poborowych, którzy... Też pułkownik, wiele lat. Niezwykle gęsty, bardzo krótki dokument. Piękny film. I myślę, że bardzo ciekawym filmem jest Prekursor o profesorze Marianie Mazurze. Notabene myślę, że prekursor można powiedzieć właśnie też o Grzegorzu Królikiewiczu, bo trzeba powiedzieć, że on miał jakąś niebywałą intuicję w przygotowaniu projektów, bo Klejnot Swobodnego Sumienia, który był robiony, zdjęcia były realizowane w lipcu, sierpniu 80 roku, to jest taka naprawdę bardzo gorzka refleksja o wolności w czasach szlacheckich, gdzie dochodzi, wolność prowadzi do zbrodni. Ja myślę, że my dzisiaj możemy wiedzieć, co to jest ten gorzki smak wolności, który też rezonuje jakimś głębokim, strasznym podziałem, polaryzacją społeczną. O tym jest ten film i on został napisany, zanim Solidarność wybuchła i de facto zdjęcia były podczas strajku solidarnościowego. Natomiast trzeba powiedzieć, że Fort 13 został napisany przed stanem wojennym. I on tak naprawdę został zrealizowany, kiedy stan wojenny został wprowadzony. A to jest historia o dwóch facetach w więzieniu. Trzeba powiedzieć, że kolejne filmy Grzegorza Królikiewicza to są też filmy, które są w dialogu z wielkimi artystami, bo dla mnie Tańczący Jastrząb to jest polska odpowiedź na Obywatela Kane'a i to jest taka encyklopedia, można powiedzieć, środków filmowych. Więc myślę,
Że... Zresztą obywatelowi Kane'owi Grzegorz Królikiewicz poświęcił osobną książkę, analizę tego filmu. I ten film w jakimś sensie jest takim stałym punktem odniesienia dla niego jako arcydzieło filmowe. Mawia się czasem, że nic nie starzeje się tak szybko jak awangardy. Ale nie dotyczy to wszystkich awangard i wszystkich awangardowych twórców. Z pewnością nie dotyczy to dzieła Grzegorza Królikiewicza. Może dlatego, że jak już tu powiedziano, jest ono oparte na sprzecznościach. Łączy w sobie awangardę i tradycję, przyglądanie się historii i wieczność wyjętą z czasu. Dzieło wciąż do odkrycia. Dziękujemy uprzejmie i zapraszamy za tydzień.